sytuacji i potrzebnych, i niepotrzebnych, ale przed walką tak jest. Pamiętajmy, że to są sporty walki, więc te emocje są, będą. Każdy zawodnik reaguje inaczej, ale zawsze, powtarzam, oktagon klatka weryfikuje, także poczekajmy na ten pojedynek. Formuła kickboxingu, a zatem te większe 10-uncjowe rękawice, ale nie 12-uncjowe, jak przez chwilę miało być, 21 kg różnicy. Dokładnie tyle jest pomiędzy Załęckim a Kwiecińskim. Szanowni Państwo, w tej klatce napięcie jest tak duże, że jeśli mieliby panowie zapłacić za prąd, to by się absolutnie nie wypłacili przy aktualnych cenach. Tak, myślę, że na pewno. Przez kolejne kilka gal. Zaczynamy. Formuła K1, 3 razy 3 minuty. Białe rękawice, biały strój. Adam tak Kwieciński. Tak jest, spoczyna potężnym kopnięciem. Bardziej to świat. Garda Kwiecińskiego. Ojoj, ale tam na głowę idą potężne mocne potężne ciosy, potężne tak. Kopnięcia. I rusza Denis. To, rusza. Co miał zrobić, czyli po prostu od pierwszych minut presja i mocne uderzenia. Jest takim zawodnikiem, bardzo eksplozywnym, co zresztą widać na wagę ciężką. Ogromny dynamit, także niczego innego bym się nie spodziewał w wykonaniu Denisa. Ale dobre zobaczcie. Ręce, dobry prawy sierpowy. Szczelna, dobra garda Kwiecińskiego, dobre kolana w wykonaniu Denisa. Za dużo tych kolan, za dużo tych ale kolan. Ale myślę, że też... Pamiętajmy, to jest walka kickbokserska. Jedno kolano. Jedno kolano w klinczu. Były tam wyprowadzone dwa. I to nie będzie liczone jako knockdown, z tego co rozumiem. Właśnie dlatego, że przekroczył zasady w tym momencie Denis Załęcki. Oglądamy to jeszcze raz. Potem wysokie kopnięcie trafiło w głowę Alana. Tak, myślę, że... Nie ma, tak, nie ma... Liczenia, walczymy. Ależ teraz wleciał Alan! Podrażniony Kwieciński! Stop! Co do zasad, jedno kolano musi być przerwane. Czy atakiem nożnym, czy ręcznym, ale kolan... Stop! Dobry kontra na low kick. Odbił się teraz Alan. No i co tam się dzieje w jego głowie? Przetrwał te pierwsze ataki, ale widzieliśmy, że no jest strasznie przepycha. Mocno bije. Tak. Bardzo mocno przepycha. Ale tak jak powiedziałem, bardzo dynamiczny jest Denis. Runda pierwsza jest kluczowa. Runda pierwsza kluczowa ustawi cały pojedynek. Bardzo! Bardzo celny prawy źródły. Wow, myślę, że tu już jest liczenie. Bez dwóch zdań. Bardzo potężny prawy sierpowy w wykonaniu Załęckiego. 7-8. Możesz walczyć? Nie zostaje nic się tego, jak dokończyć ten pojedynek. Zobaczymy. Myślę, że Denis ruszy. Ale tak, ruszy. Alan naruszony! Naruszony Kwieciński. Bez dwóch zdań naruszony, jest drugie liczenie, a nie ma. Sędzia potraktował to jako po prostu przewrócenie tym atakiem, ale są kolejne uderzenia i Alan kopnięcie znowu... Kopnięcie celne, lewa noga na głowę. Nie leżymy, fajnie! Ale sędzia znów mówi, że to nie jest knockdown, tylko po prostu Alan Kwieciński sam gdzieś ląduje na ziemi, sam się rzuca na ziemię, żeby uniknąć kolejnych ciosów. Znów atakuje Denis Załęcki, rzuca się. Ale gdzieś z tej podwójnej gardy próbuje odpowiedzieć, nawiązać walkę pojedynczym ciosem Alan. Dobry prawy. Zobaczcie Państwo, jak praktycznie przesuwa Kwiecińskiego ten cios. Trzecie liczenie, tak. Po raz drugi już liczenie za Kwieciński. 40 sekund do końca. No nie ma, zmiłuj te 21 kg. Samym tym naporem Denis Załęcki zbycha do olbrzymiej obrony Alana Kwiecińskiego. Potężne prawe sierpowe. Bite za rękawice. No, dobre kopnięcie na wątrobę. Kwieciński jest cały czas spychany. No, ogromny napór ze strony Denisa. Ale już trochę ciężej oddycha. Denis, też pamiętajmy, z każdą minutą te ciosy mogą ważyć mniej. Dobre, ale Alan musi wytrzymać. Prawej ręki, lewej nogi. Ale coraz więcej... 10 sekund do końca. Chciał po sprowadzenie pójść, ale Kwieciński... I to, co mówię, runda druga pokaże o wiele więcej. Jest pierwsza runda, koniec pierwszej rundy. Wiele osób... wieściło, że jeśli ta walka potrwa więcej niż 3 minuty, to Alan powinien być faworytem, ale po tych pierwszych 180 sekundach nie wiem, czy można z takim spokojem mówić o takim przebiegu. To, co wszystko wiedzieliśmy, że ruszą, Denis ruszy na 200%, Alan musi to przetrzymać. Przetrzymał dwa liczenia, które myślę, że odbiją się w drugiej odsłonie. Ale zobacz, latające kolano tam między... Tak, zaskoczyło też. Rękawicami trafił, a tutaj... Nawet nie trafił tym prawym ciosem.
Denis, ale ten napór potężne to kopnięcie, potężne kopnięcia, nawet na podwójną gardę, ale widać jak soczyste kopnięcie w kością piszczelową, bardzo mocne. Dodajmy wagę zawodnika, jest to niepłoniematelna siła. I myślę, że druga runda będzie bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że jeden i drugi, obaj zawodnicy stracili dużo energii, ale są jeszcze dwie rundy. Co byś podpowiedział teraz Alanowi i Denisowi po tej pierwszej odsłonie? Co powinni zrobić w następnych trzech minutach? No myślę, że tutaj jeśli chodzi o Denisa, nie ma innego planu. Jest takim zawodnikiem, który rusza do przodu. Są tacy eksplozywni zawodnicy, którzy biją pełne trzy rundy. Tylko trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że do takiego formatu walki potrzebne jest niesamowite cardio. A przy takiej wadze, no energii potrzeba dużo. Jeśli chodzi o Alana, mądre bicie z kontry, próby bicia z kontry pojedynczymi czasami, ale jednak zobaczymy. Te trzy minuty już za nami, do tego pierwsza przerwa o, między prawy, dobra praca na nogach. Za kroku takiego sidestepu w prawą stronę, dobry prawy nad ręką za Kwiecińskiego. Oj, już widzimy te ręce, te Denis troszeczkę puścił gardę. Tak. Lewy prosty, dochodzi celu. Także mówię, druga osoba może być całkiem inna. Dobra praca na nogach, trzymanie środka. Oj, dobro, potężny lewy sierpowy. I dobra lewa noga. Oj, dobrze zatrzymał tę nogę Adam Kwieciński. Potężna akcja. Alan Kwieciński chciał zakończyć tę kontrę kopnięciem na głowę i naprawdę w ostatniej chwili zatrzymał się przed głową Denisa i też trzeba go pochwalić za takie zachowanie. Oj. Znowu to samo, kładzie się Alan. Myślałem, że jakaś muzyka, ale nie, rzeczywiście. Raz! A nie, jest liczenie. Jest liczenie. 4, 5, 6. Naprawdę emocjonujący pojedynek. 8, zachodni pozycja, walczy. Bez wątpienia w tej drugiej rundzie Alan już ma dużo więcej szansy. Tylko czy on wytrzyma psychicznie, czy tam wystarczy tak. Też po prostu takiego odporności na to wszystko, co robi Denis. Dokładnie. Ta garda musi być betonowa, szczelna bardzo. Bardzo dobre rękojęcie. Zwód prawą nogą, lewe koło ze skoku. Myślę, że ten czas działa na korzyść Alana. Denis musi ruszyć. Nie może stać w miejscu. Zbyt mocno opuszczone ręce. Widać, że te ciosy zaczynają dochodzić celu. Zaczyna się robić coraz ciekawie. Tak, musi wrócić do sytuacji z pierwszej rundy. Dobry cios, lewy, prawy, dobra lewa noga. Że własny kopnięć teraz. Przeprawa się. Ostrzeżenie, nie wywracamy się. Jest ostrzeżenie od sędziego. Minuta 10 do końca drugiej odsłony. Dobry cios. Widać, że Denis przepycha tą siłą fizyką. Ale Alan próbuje znaleźć dystans, próbuje złapać oddech, poszukać. Działa na czas. Przypomnijmy, 106 kg ponad Denisa Załęckiego. 85 tylko u Alana Kwiecińskiego. Myślę, że żaden z zawodników, a to są potężne ciosy, jeden i drugi, zauważ, nie bije ciosów na tułów. W tej sytuacji one bardzo pomogły. Znowu napiera Denis, ale lewy ucieka przed tymi uderzeniami. Z takim dojściem. Alan stara się gdzieś szukać. Bardzo ładnie! Ale akcja, prawy hajkin przez rękę, kolano. To myślę, że może być koniec walki. Potężne kopnięcie przez gardę. Szuka Załęckiego. Dokładów charakteru. Szuka serca w sobie, ale Kwieciński znalazł. Jest walka, jest dalej w grze. 7 sekund do końca. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnia z trenera tak podjaranego widziałem. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Jest. I koniec drugiej rundy. Naprawdę walka może się podobać. Myślę, że jeden i drugi zawodnik oddaje tu mnóstwo serca. Dobra walka. Niesamowite zwroty akcji, przyznasz. Także myślę, że walka na bardzo, jak nas wagali przystało, high league. High level, high five. Tak jest, zobaczmy te najlepsze momenty. No trafiał mocnymi ciosami Denis Załęcki swojego przeciwnika. Potężne lewe kopnięcie. Krótkie biodro odobił. Tu, ten prawy hajki. Zauważ, przez rękę. Zsunięty po linii skośnej z dołu do góry. I kolano. Tak,
przy takiej masie, jaką ma Denis Załęcki, takie kopnięcia nawet przez gardę ważą strasznie dużo, ale nie zobaczyliśmy tego latającego kolana, które przyszło potem. Ale warto zauważyć, że Denis na wagę ciężką przy ponad 100 kg ogromna dynamika, co na wagę ciężką jest niesamowicie potrzebną i mocną cechą. Ależ tam jest motywacja w narożniku, ale nasz sędzia Kwiecińskiego, Filip Wątkowski, pozostali cornermeni teraz taką starają się werwę wlać w swojego zawodnika, krzyczą na niego, on też sam odpowiedział takim potężnym krzykiem, bo rzeczywiście Lanowi tutaj jest potrzebny taki duch walki, on musi uwierzyć w tej trzeciej rundzie, że jest w stanie odwrócić losy tego pojedynku, bo tylko to mu zostało. Po tym, co działo się przez 6 minut tego starcia, Denis jest murowanym kandydatem do wygrania na kartach punktowych. Dokładnie tak jak mówisz. Trzecia runda. Alan musi powtórzyć scenariusz z drugiej rundy, z początku drugiej rundy. Szukać dobrego ciosu w dystansie, praca na nogach, przepuszczanie. Próba zwodu krzyżowego ciosu lewą ręką, z prawą nogą dostawającą. Bardzo fajna akcja pod kickboxing. Dobra reakcja sędziego. Pilnowanie tego pojedynczego kolana, bardzo istotny element w typowym K1 Oriental Rus. Proszę bardzo, jakie smaczki takie. Szczegółowe informacje tylko trener Paweł Derlacz, prosto z Olsztyna. No, widać, że Denis poluje na ten cios. Znamy te starcia na gołe pięści w różnych formułach Denisa Załęckiego, ale on podobno też przez lata trenował karate, trenował boks, trenował też kickboxing i jeździł na zawody w tych dyscyplinach. Tak mówił mi kilka dni temu Denis. Także nie ma się co dziwić. Opa! I chwaliłem Alana za to zatrzymanie kopnięcia wcześniej w poprzedniej rundzie, tak i teraz trzeba pochwalić Denisa, ale jest kolejne liczenie, to już chyba czwarte lub piąte w tej walce. Mądra presja ze strony Załęckiego przepycha samym poruszaniem, także ciężej Alanowi wybradać ciosy i kopnięcia w poruszaniu cały czas do tyłu, więc musi zmieniać płaszczyznę, szukać uderzenia z kątów, no ale wiadomo, to jest trzecia runda, po tylu przyjętych ciosach i kopnięciach, no łatwo nam się mówi. Tym bardziej, że zobacz, Denis czeka na każdą akcję swojego rywala, żeby odpowiedzieć jakąś kontrą, żeby znaleźć puste miejsce. O, teraz prowokacja Alana Kwiecińskiego, ale on nie może dobry też lewy na lewy. Tylko czekać na swojego przeciwnika, on musi sam zaatakować. No podoba się publice to, co robi teraz w walce Alan Kwieciński. Zaczyna się okopywanie nóg przeciwnika. Przydałyby się też ciosy na głowę zawodnika z Olsztyna. Opa. Ale też chyba publika docenia to, że jest trzecia runda, że Alan Kwieciński wciąż jest w starciu, bo wzmaga się doping w Tauro na arenie. Alan. Ogromny doping publiczności. No walka podoba się na pewno. Myślę, że jak osobom tak samo na hali, tak samo są, które nas oglądają przed odbiornikami. Zwroty akcji, dobre rundy, 50 sekund do końca. Staram się teraz trafić Denis, ale obaj panowie w tym samym momencie wyprowadzili swoje akcje i koniec końców wynik czysto. Nie trafił. 40 sekund do końca tej walki. Czy ktoś się spodziewał, że zobaczymy tu pełen dystans? Myślę, że nie za bardzo. No właśnie, pamiętamy, że K1 nie ma walki w parterze, więc czujność sędziego, powrót do stójki. Pół minuty, 20 sekund, przepraszam, ostatniej rundy trzeciej. No i odpowiada Alan Kwieciński, ale to są właśnie uderzenia głównie na nogi, a on musi szukać nokautu, jeśli ma wygrać ten pojedynek. Czy jeszcze zerwą, czy coś tu się wydarzy? Nie, koniec! 9 minut tego pojedynku za nami.